Witajcie na kanale Minegra, Maciej z tej strony. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o przerwach, albo bardziej o tym, że trzeba sobie wyjechać. Jak widzicie, tą pogadankę nagrywam na Worldsach w Barcelonie. Zrobię wam szybki obrót. Jestem na jakiejś hali, bardzo dużej. Tutaj jest wszystko, jest restauracja, jest 100 tysięcy stołów. Tutaj jest kolejne 100 stołów, sklepy. A tutaj jest taka miejscowa do grania draftów, chyba, bo nie jestem pewien. Ja akurat mam tą przerwę, że mój przeciwnik się poddał. Jeżeli już oglądaliście, jeżeli w ogóle już wrzuciłem ten filmik z Worldsów, no to widzieliście, jak nie wrzuciłem, to się nie widzieliście, ale trafiłem na farmera Promek, który po prostu bierze plomkę i się poddaje. No i mam free wina i czekam na kolejną rundę. Pojedzone, trochę odpotnięte, więc można do was o czymś pogadać. I tak pojawił mi się temat, myślę, że dość prosty, o tym, że trzeba sobie robić przerwy, a nawet powinno się od czasu do czasu wyjechać. To może brzmi trochę tak słaba, bo zwłaszcza dla mojej małżonki, która siedzi teraz z dzieciakami, a ja sobie tutaj króluję, podróżuję. Kochanie, też sobie z koleżankami wyjedziesz. Nie na tak długo. W każdym razie, jeżeli skupiacie się na pracy tak bardzo mocno, tak jak ja mam teraz te ostatnie tygodnie, że ciągle praca, spanie, praca, dzieci, rodzina, praca, spanie trochę mniej, ale potem więcej pracy, no to jednak taka chwila wytchnienia bardzo oczyszcza wam umysł. Skupiacie się zupełnie na czymś innym, dosłownie oddzielacie się od tego życia codziennego i przez to jesteście jakby trochę inną osobą. Ja przynajmniej tak czuję. Jakby mnie normalnie wyrwali z korzeniami, przesadzili gdzieś indziej na jakiś czas. I to jest przyjemne. To jest coś, na co trzeba trochę tego czasu poświęcić, bo jednak trzeba się głową oderwać, ale jednak jest bardzo trudno bez czegoś takiego żyć. Bo jeżeli siedzicie w jednym miejscu, znowu to jest moje takie określenie, ja trochę usycham, tak? Może i pracuję, może i się śmieję, ale to jest, wiecie, taka radość, a oczy po prostu już przestały się świecić, najchętniej to by zgasło. No i takie wyrwanie się jak na taki event, na Worldsy, duży event, to jest duże wyzwanie, żeby w ogóle wyjechać na coś takiego. To jest duże poświęcenie, żeby można było skorzystać sobie z takiej przerwy. No jednak trochę, chcę powiedzieć, kosztuje, ale no, trzeba się z tymi korzeniami wyrwać troszeczkę dzień w dzień. Wiem, że trochę kręcę, jestem zmęczony tymi turniejami. Mam ochotę jednocześnie iść spać i ochotę jeszcze trochę pograć. Jeszcze parę rund mnie czeka. Wieczorem pewnie zaskoczymy na jakąś kolację i to będzie cały dzień. Jutro będę polował, ale to się dowiecie z innego filmiku. Natomiast dzisiaj tak naprawdę krótko chciałem powiedzieć o tym, że takie wyrwanie się od czasu do czasu jest dobre, nie? No bo pomyślcie. Jak grindujecie, bo liczę, że grindujecie, budujecie jakąś swoją przyszłość, swój kapitał, chcecie na czymś ugruntowić, dobre jest to słowo, swoją przyszłość, no to czasami paliwo się skończy. Nie? I teraz pytanie, jak chcecie sobie zrobić przerwę? Bo nawet ja miałem taki okres, że nawet jak paliwo się skończyło, to jedziemy na rezerwie, bo jest teraz dobry moment, dobre terminy, trzeba napierdzielać. I czasami faktycznie trzeba napierdzielać. I ja tak mówię, że jest 90% czasu, że trzeba napierdalać. Trzeba fart przez 90% czasu. Ale przychodzą momenty, bo jesteśmy ludźmi, gdzie musimy użyć tego 5%, tak? Musimy trochę odpocząć. Nawet nie chodzi o urlop, ale o wyrwanie się z codzienności. Jeżeli ktoś lubi swoją codzienność, może myśleć, że to jest mi niepotrzebne, nie? Ja lubię sobie siedzieć w swoim miejscu, siedzieć w swoim kraju, w swoim mieście. Na podwórku mam wszystko, czego mi potrzeba. I pewnie, prawdopodobnie możesz mieć rację. Wcale nie musisz nigdzie wyjeżdżać. Wyjdziesz sobie na ogródek. Ja kiedyś miałem ogródek. Miałem huśtawkę taką, wiecie, trzyosobową, dużą drewnianą. Jakbym mógł do tego wrócić też na pół godziny, to baterie to wyszczeliły do góry. Ale to Senewrat i to miejsce już nie istnieje, więc trzeba znaleźć jakieś nowe rozwiązanie. Ale dzisiaj nie potrafię sobie wyobrazić,
O, gołębie latają. Nie potrafię sobie go... A teraz gołębie zrzucają jakieś syfy. No, coś chciałem powiedzieć, że nie potrafię sobie wyobrazić, nie robić sobie takich przerwy wyjazdowych. Wyjazdy do dziadków, tak? Jeśli macie dzieci. Wyjazdy do znajomych, wyjazdy gdzieś, gdzieś się ruszyć. Ja, to może być dziwne, słuchając to ode mnie, bo ja jestem człowiekiem, tak jak to mówię, chomikiem, nie? Siedziałbym w domu, hołd, nic więcej. I jest mi z tym dobrze. Ale jednak człowiek jakoś tam się zatraca. Tak jak musiałem wyjść z pracą z domu, żeby czuć, że dobrze mogę odpocząć, tak czasem głowa musi dosłownie wyjechać z lokacji, żeby też mogła się tak narobić. No i teraz mam taki okres, że jednocześnie się męczę i ładuję baterię. To w sumie w biologii tak jest, nie? Człowiek się bardziej ładuje, jak trochę sobie pobiega na przykład, trochę jakiś sportów pouprawia, gdzieś tam połazi się zmęczy. Człowiek się ładuje, kiedy się męczy. Nie, to jest dziwne, tak sobie pomyślicie. Człowiek lepiej się czuje, jak się więcej zmęczy, nie? Ale nie tylko z mięśniami ciała tak jest, ale również z głową. Ja na pewno tak z głową mam. Tak więc, wróćcie sobie wakacje. No. A ja na dzisiaj kończę. Trzymajcie się. Jakieś widoczki wam się pokażę w tym filmiku. Tyle. Hejo.